Dzień dobry. Stare polskie przysłowie mówi: gość w dom, Bóg w dom. Bóg owszem, ale niekoniecznie Allah. Tak przynajmniej myślą niektórzy leszczyniacy, którzy w zeszłym tygodniu na głównych drogach wjazdowych do miasta powiesili tabliczki z przekreślonym meczetem, oznaczającym, że nie życzymy sobie w Lesznie obecności muzułmanów. Nie wiem, czy w Lesznie są jacyś muzułmanie, meczetu na pewno nie ma. Nie wiem też, czy jacyś muzułmanie mają tu być. Jedyni przesiedleńcy, jacy się mają w Lesznie pojawić, mają pochodzić z jednej z byłych republik Związku Radzieckiego i ma to być jakaś polska rodzina. Zgodziła się na to Rada Miasta Leszna. W każdym razie chodzi o muzułmańskie zagrożenie, którego nie ma. Nie wiadomo też, kto oczywiście tabliczki powiesił. Do dziś tego nie ustalono, ale o Lesznie zrobiło się w Polsce dość głośno, zarówno wśród zwolenników, jak i przeciwników integracji z imigrantami. Jak już mówimy o gościnności, chciałem też powiedzieć o gościnności dla biznesu. Taka też dość głośna w mieście sprawa. Miasto sprzedało działkę dla inwestora holenderskiego. Miała powstać fabryka maszyn. Tymczasem okazało się, że w działce, którą miasto sprzedało, są tony albo nawet setki ton śmieci, które tam zakopano i znowu nikt nic nie wie. Kiedyś, podobno 15-20 lat temu, ktoś zakopywał w tym miejscu śmieci. Miasto działkę sprzedało, nie wiedząc, że są tam śmieci, odkrył to dopiero nabywca. Zrobił się z tego niezły ambaras. Miasto szybko ratowało honor przede wszystkim, choć już nie finanse. Działkę Holendrom sprzedano bowiem za 3 miliony, a przeproszenie ich, danie nowej działki i cała ta procedura kosztuje miasto około 2 milionów, więc ta inwestycja rzeczywiście zrobiła się bardzo, ale to bardzo droga. I na koniec bardzo sympatyczna gościnność. Gościnność dla motocyklistów. W minioną sobotę rozpoczął się bowiem sezon motocyklowy. W Lesznie on się zawsze zaczyna święceniem motocykli pod kościołem Świętego Krzyża w samym centrum Leszna. Setki, może nawet 1000 motocykli wzięło udział w tym święcie. No i bardzo skutecznie zablokowało nam centrum Leszna na dobrych parę godzin. Jedni to bardzo podziwiali, bo rzeczywiście maszyny piękne. Inni mocno kleli, bo rzeczywiście ci motocykliści opanowali wszystkie najważniejsze ulice w Lesznie, ale widok był rzeczywiście fantastyczny. Życzę Państwu miłego dnia.